Witam, καλημέρα, witam, dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem zaprezentować moją ulubioną grecką kuchnię. I oczywiście zaczynamy z ciasto. Ciasto, które jest bardzo, bardzo znane w Grecji, to znaczy nazywa się baklawas. Na baklawas najważniejszy produkt jest ciasto filo. Ciasto filo, firma Kanaki, które to ciasto filo jest dostępne na wszystkie delikatesy bomby na całą Polsce. Ciasto filo musimy pracować bardzo, bardzo szybko, dlatego jak będzie suche, to już nie nadaje się to nic. Muszę ukroić, jakie mam tutaj moje brytwanka i jest bardzo proste, robimy coś takiego, tutaj już wystarczy. Ukroję dokładnie, proszę bardzo. Otworzę to ciasto, każde pakowanie ma około 12 albo 13 sztuk, proszę Państwa. Mamy wszystko tutaj przygotowane, mamy cukier, mamy orzechy, mamy goździki, mamy tutaj cynamon dodatkowy i tu potrzebuję oliwa z oliwek. Chciałem dzisiaj też zaprezentować moją oliwa z oliwek z Wyspa Lesbos, extra virgin, bardzo zdrowe. I te oliwa z oliwek, proszę Państwa, nie zakrywa smak i aromat od warzywa, kiedy robimy oczywiście sałatę. Już wystarczy. Te oliwa z oliwek oczywiście mi jest potrzebne to smarowanie. Pierwszy krok, który musimy robić, używamy tutaj nasze orzechy mamy i cukier. Oczywiście w Grecji robimy bardzo słodko, tutaj zmieniałem ten syrop. W Grecji robimy przykład raz woda i damy dwa razy cukier. Tutaj robimy, no trochę po polsku, raz woda, raz cukier. Proszę bardzo. Już wystarczy. Damy cynamon trochę. I to jest nasz farsz na baklawas. Ciasto baklawas, które polecam oczywiście, że lody wanilowe bardzo pasuje, dlatego mamy ciasto, które jest gorąco i lody, które są trochę zimne. Musimy smarować z oliwa z oliwek. Robimy taki rulonik. Zostawimy po jeden łuska, jeden obok drugiego. I teraz tak, delikatnie. Mamy jeden kawałek nasze filo. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo cienki, delikatny. I teraz robimy rulonik. Bardzo prosty jest. Proszę bardzo. Już jeden, już mamy gotowe. Następnie musimy smarować. Oczywiście z oliwa, z oliwek, extra virgin. Jak gotujemy w kuchni, to jest najlepszy antystres, który jest. Ok, i teraz układamy jeszcze raz. Proszę. I w taki sposób możemy robić około 6 takich rurik, dlatego mamy 12 filu. Oczywiście ja w restauracji, jak mam dużo takich gien, jak nazywa, używam na całości. Tutaj robimy na pół i będzie ok. Układamy tutaj pół. Proszę bardzo. I układam raz. Dwa razy. Nic nie wyrzucimy i szykujemy następny nasz rolnik. Proszę. Ja zostawię teraz tak na piecu. Później chcę to ukroić, proszę Państwa, będzie kruszyć całe ciasto filo. Dlatego zawsze ukroimy przed pieczeniu. I zostawimy to pieca 180 stopni za 25 minut. Należy jaki piec mamy oczywiście. To robimy nie na bogato, robimy taki mały kawałek. Proszę bardzo. Ciasto baklawa. Słodki. Wszystkim pytają, dlaczego Grecy jemy takie słodkości. Proszę Państwa, dlatego jest gorąco tam. Musimy jeść takie słodkie. Piec już jest gorący i zostawię to pieca 25 minut 180 stopni. I teraz mam zaczynać robić mój syrop. Voilà. Proszę bardzo. Damy cukier. Ok. Oczywiście cynamon. Trochę wystarczy. I cytryny tutaj mamy. Hop. Opa, cytryny mamy, dobra. Musimy trochę umyć te cytryny nasze. Wystarczy. Ukroimy te cytryny. I wylewam całą cytrynę, to słodka tutaj na mój syrop. Proszę bardzo. Tu wystarczy. I jeszcze dodatkowo zostawię cały kawałek cytryny. Musimy trochę mieszać nasz syrop. Nie czekamy dużo, 8, 9 minut, 10 minut maksimum, nasz syrop jest gotowy. Już po 25 minut, jak widzę, tutaj nasze ciasto już jest gotowe, proszę Państwa, proszę bardzo. O, ale pachnie pięknie, proszę bardzo.
i wylewamy, jak powiedziałem wcześniej, syrop gorący na gorące ciasto. Zawsze lubię, kiedy jest gorące. Jest. Jak jest zimno, później mi nie smakuje. A ja jem pierwszy. Czekamy trochę, jak muszę pić, jak mówimy po grecku, cały syrop nasze ciasto baklawas. Ciasto baklawas. Polecam.